Witam, WG Witnica, 26 maj, godzina 16. Chciałbym dla Państwa pokazać króciutki film z wypuszczenia gołębi. Gołębie są wypuszczane już od dłuższego czasu codziennie. Wszystkie gołębiki są oblatane. Ten tutaj po tej lewej stronie został wypuszczony jako ostatni. Nie podchodzę tak blisko, no bo pewnie by się zerwały, by się spuszyły. Tylko pokazać, że wszystkie gołębie są wypuszczone. Wypuszczane, tak jak mówiłem, prędzej na filmie gołębnikami. Kilka gołębi zginęło, ale wielkich strat wydaje mi się, że w oblatywaniu nie ma. Zginęły przede wszystkim starsze mutki, które były dostarczone już jako starsze. Jutro jeszcze, dzisiaj jest dzień. Wypuszczone są, jutro nie będą wypuszczane, dlatego że jutro będziemy te gołębie doszczepiać. Jeszcze jest jakieś 200, może 230 gołębi, które są niezaszczepione drugi raz, więc jutro je doszczepimy. Jutro nie będą wypuszczane. Stado trzyma się dość dobrze. Był moment takiego jakiejś słabości. Kilka gołębi odpadło, hodowcy zostali już powiadomieni lub zostaną powiadomieni, ale to są straty minimalne, czyli jak na razie jest wszystko w normie, aby tak dalej było. Gołębi zostało dostarczonych 573, jeszcze nawet dzisiaj 3 zostały dosłane. I jeszcze z tego co wiem, mimo że to już jest bardzo długo po terminie, jeszcze ktoś się zapowiedział, że prześle pocztą, że dzisiaj wyślę, jutro powinny dojść. No, jest to taka jakby niewiedza hodowców. Niektórzy myśleli, że dostarczanie gołębi jest do końca maja, no ale jak w regulaminie ktoś czytał regulamin, no to było do końca kwietnia. Na koniec czerwca to już będą lota treningowe, no ale no wiadomo, jak ktoś chce dać gołębie, no to byli to osoby, którzy się wcześniej zgłosili, no to więc te gołębie zostały przyjęte. Na szczęście są to gołębie młodsze, więc nie będzie z nimi żadnego kłopotu z oblataniem. Na tę chwilę gołębie sobie uwielbiają chodzić po trawie, tą trawę sobie tak skubią i skubią. Jeszcze tydzień będę miał taki wolny oblot od rana do wieczora, no i myślę, że bo na początku czerwca już zaczniemy te gołębie przymuszać do latania. Na tą chwilę, no to jak każdy wie, jak są początki oblatywania, no część gołębi sobie lata, część gołębi sobie z chęcią by tylko siedziało w gołębniku albo sobie by trawę dziobały. Ale są to, mówię, tak jakby ostatnie dni takiego oblotu, no czas nas tutaj goni. Zostało tak jakbyśmy powiedzieli miesiąc z haczykiem i tydzień do pierwszego lotu treningowego. Być może jak coś tam w międzyczasie wyjdzie, nie wiem, coś jakaś może choroba, bo to różnie wszystko bywa, czy jakaś pogoda nie dopisze, no to jest na tyle dobrze, że możemy te lota jakieś tam tydzień, dwa tygodnie wydłużyć, ale przesunąć znaczy o tydzień lub o dwa, ale no będę się starał, żeby to wszystko było tak, jak jest zaplanowane, czyli zgodnie z planem, zgodnie z regulaminem. Gołębie dorosłe, jak Państwo obserwujecie, no słabo się spisują, no jest to poniekąd z braku tak jakby kondycji, te gołębie praktycznie nie latają, rano trochę tylko je wypuszczę, samice, które siedzą na jajkach, no to prawie w ogóle nie latają, no, a tak cały dzień są zamknięte, no bo te młode oblatuje, więc no nie chciałbym, żeby te samce je tutaj ganiały. Myślę, że jak już przyjdzie tak za tydzień, półtora, że będę już te młode zmuszał do latania, no to wtedy będzie to fajnie wyglądało, bo będę gołębie dorosłe przy okazji trenował z nimi koło domu. Też nie kręciłem ostatnio filmików, bo zaszczepiłem się 14 dni szczepionką, no i jakoś się ciężko przechodzę. Parę dni się źle czułem, do tej pory nie doszłem do siebie, ale jest już coraz lepiej. Jak Państwo widzicie, z gołębiami, no jest jakby wszystko w porządku, no nie powiem, no są tam jakieś od czasu do czasu jakieś zgęziały gołąb, no trudno powiedzieć czemu i dlaczego, są też te gołębie tak
nierówno szczepione, jedne są szczepione dwukrotnie, jedne raz, niektórzy dają szczepione i to taki jest no, kocioł z tym wszystkim, no praktycznie, no, no tak zawsze jest, no. Na tym będę kończył. Dziękuję. Paweł Kucharski.